Jakbyście to puścili i ocenili, jak to widzicie. Mam tutaj takie nagrania. Ja sobie już to sprawdzam. Witam, witam wszystkich serdecznie. Muszę sobie tylko klepnąć tutaj. Mało profesjonalnie pokażemy, ale tutaj mam z wczoraj taki filmik. A może w ten sposób weźmiemy. Wczoraj go dostałem. Pokażę go tak może mało profesjonalnie, bo też czasu nie mamy na to, żeby nagrywać, ale to co wczoraj dostałem i głos do tego. Tutaj popatrzcie sobie na coś takiego. Tutaj macie taki filmik. O, sorry. Tutaj jeszcze raz go puścimy. To jest wczoraj godzina 20, proszę Państwa. Nie wiemy, czy to są ćwiczenia, huki, ale tutaj ten, popatrzcie się na napis, gdzie tam jest oświetlony. Koniec na to. Tak. I macie w tytule, co tam było. Przeczytajcie sobie i ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jeżeli to były ćwiczenia, w jakim celu te ćwiczenia, i ten koniec na to, słowiańska siła. Ci ludzie, taki mają okrzyk, proszę Państwa. Później ci ludzie, którzy brali udział w tym, strzały, huki, proszę Państwa, tam były dzieci też w pobliżu. Dla mnie troszkę taka paranoja, ale tu jest chyba to nawiązanie. To nie jest to. Tutaj popatrzcie się. Ci ludzie, żeby nie było, że wykorzystają to nagranie kiedykolwiek, ci ludzie wsiadają później do samochodów wojskowych, proszę Państwa, zamaskowani cywile, wsiadający do tych pojazdów. Dlaczego to puszczamy? No puszczamy to po to, aby w przyszłości trafiło, na przykład nie trafiło takie nagranie, że coś takiego się dzieje, ktoś protestuje, chcą wprowadzić jakiś stan czy coś w tym stylu. Nie podejrzewam ich o to, bo myślę, że odejdą z godnością. Ale to macie takie, powiedzmy, urywki. Wczoraj godzina 20. Tak. Mnie tylko zainteresował, proszę Państwa, ten okrzyk. Koniec na to, słowiańska siła. Skąd to mają ten napis? Co on ma mówić? Jaki to ma być przekaz? Nie wiem. Mam nadzieję, że ta słowiańska siła się kiedyś obudzi w tym kraju i będzie normalnie. Ja tylko tak. Dzisiaj pokazując ten filmik, wczoraj żeśmy go udostępnili. Możecie też poudostępniać podobno ćwiczenia. Tak jak mówię, okrzyki, granaty hukowe, pałki. No takie, powiedzmy, do czego oni się szykują, po co się szykują, do tego też nie wiem. Ja uważam, że powinniśmy, tak jak do tej pory żyjemy, bardzo dużo lat, był święty spokój w tym kraju i tak powinno być. Nie zaczepiajmy drugich, nie będą też zaczepiali nas. Nie, na dwa! Kurwa, oni tu!